Mam nadzieję, że dotrze, że wolność to jest coś, o co warto walczyć całe życie i że wielu ludzi pomimo zostało przyciąganych i nie poda. Właśnie po wniosku, proszę o zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz wnioskodawcy. Ja nie sprecyzuję kwoty, ale wnoszę, aby miarkując wysokość zadośćuczynienia miał wysoki sąd na uwadze kwoty zasądzane w podobnych sprawach w tutejszym sądzie, czy też na terenie kraju. Wnoszę o wstępną wniosku. Pokorzony, pan został skrzywdzony. Nie odnosi, nie analizuje sąd teraz podstaw do zatrzymania, faktycznie podstaw do zatrzymania. Bo one zostały już zakwestionowane w drodze sądu rejonowego do Warszawy w Śródmieście, stwierdzając, że pana zatrzymanie było bezzasadne. Sąd przyjął tutaj, że takie zachowanie funkcjonariuszy publicznych, przetrzymywanie pana przez wiele godzin w samochodzie, oczekiwaniu na przeprowadzenie czynności procesowej z pana udziałem, jak wielokrotne przeszukiwanie pana, jak to pan sam określał, rozbieranie pana wymaga kilkakrotnie, nie jednorazowo przy zatrzymaniu, ale kilkakrotnie. To są czynności, to są działania, które niemożliwie powodowały u pana swoisty stres, które były dolegliwością, na sensie, który miał pan prawo się czuć upokorzony. To, że pan się czuł upokorzony, to właśnie wymaga zrekompensowania panu tej krzywdy, tego cierpienia i tego stresu. To, że pan został zatrzymany, że pan musiał nocować, jak to pan określał, na jakieś pleczy, czy na jakichś starych, zgniłych, śmierdzących matracach, powtarzam, bo jeśli nie to pan słowa, które pan używał, również są swoistego rodzaju dolegliwością, swoistego rodzaju krzywdą i to również wymaga zrekompensowania i to również sąd podnosi jako podstawę do w cudzysłowie wyliczenia tej rekompensaty, która się panu należy oskarżać. Nie tylko szokiem to, czego dostałem tam w więzieniu, doznałem w więzieniu, bo to tam, że trzeba skakać na bolasa, prawda, pokazywać bułę i chodzić do toalety z policjantem, czy spać na śmierdzącym materacu, prawda, czy czuć ten zapach tego odoru z tych fekaliów z tej kanalizacji, prawda, to też są rzeczy bardzo ważne, które też są mechanizmem do tego, żeby wymusić na obywatelu następne jego kroki w życiu, jakie będzie podejmował, jeżeli chodzi o to, czy będzie się sprzeciwiał tym zamordystycznym, różnym działaniom tego czy innego rządu. To są te specjalne mechanizmy, specjalne narzędzia. Niepowiadomienie rodziny i potem rozgłaszanie w środowisku pan Hertling był w więzieniu. Ale czemu był winny? No chyba tak, skoro przecież policjant się nie myli, ani pan prokurator, tak? Nie myli się. Ale on może się obronić. Ale kiedy? No za 2 lata, 3, 5, 10. Kto będzie wtedy pamiętał? W tym momencie pan Hertling już właściwie nie ma firmy. I o to chodzi tutaj, tym trybikom tej machiny milicyjno-kontrolno-nadzorczej. I same te doznania cielesne, kajdanki z przodu, z tyłu, na głowie, to wiecie, człowiek, że tak powiem, ze wsi, taki jak ja, może to jakoś przeżyć, prawda, ale szok wywołany działalnością wszelkich organów naszego tak zwanego państwa, związane z zabijaniem. To się chwalą w naszych mediach, wolność, też wolność słowa mamy. Wszelkiej możliwości manifestacji, oznajmiania swoich poglądów. To jest największy szok. To jest szok, który jest trauma, która nie tylko panu Hercegowi, ale wielu ludziom będzie towarzyszyła po tych ostatnich 2-3 latach, przez całe życie. I to u nich zostanie. Nie ma dla tych ludzi żadnej demokracji. Wykorzystywanie tych narzędzi, począwszy od psychologii, sterowania tłumem na manifestacji, od zastraszania fizycznie ludzi bronią, gazem, pałkami, szarpaniem, ciągnięciem po betonie, to są mechanizmy z premedytacją wykorzystywane przez tych wszystkich.
tak zwanych posłów, nawet tutaj niektórych, którzy wymyślają te bandyckie ustawy. I tak się, to są bandyckie ustawy. Zawierające, przypomnijmy ustawę, nakazującą przyjęcie mandatu bez względu policjanta, który już ma być sędzią. To co my możemy powiedzieć? Kto będzie nas bronił? Pytam się. Czy te wybory nas obronią? Nie. Czy ci ludzie, którzy wyjdą? Nie, nie obronią nas przed tym. Jedynie jeden z drugim, pan kolega w sądzie Hercuj, może coś o tym powiedzieć. Bo w mediach nie powiedzą, że krok po kroku, czy to była demonstracja w 2020 roku, czy to były działania późniejsze tych różnych nierządów, są wprowadzane ograniczenia maksymalne naszej wolności pod różnymi pretekstami, dbania o nasze bezpieczeństwo. A jak ktoś się chce sprzeciwić, to jest taka machina, że zwykły człowiek, pan Hercuj ma odchylone zadanie, pan Hercuj skończył prawo i trochę się orientuje, ale każdy przeciętny obywatel Polski po takim mechanizmie, on nigdy w życiu nie wyrazi swojej opinii na temat tego, co ci nie chcę użyć słów, mało inteligentni ludzie w rządach naszych wymyślają. I to jest po prostu największy szok, to jest trauma dla wielu tysięcy ludzi w Polsce, którzy teraz walczą resztkami siły, resztkami swoich pieniędzy o tą godność i wolność, którą się im zabrało, którą się im po prostu wytrąciło i powiedziało, masz siedzieć cicho, bo my mamy na ciebie gaz.